Shall we begin? Witam serdecznie na moim kanale. Przepraszam bardzo za głos, ale choróbsko jakieś trzyma. Dzisiaj już mogę coś mówić, ale w ostatnie dni to były tragiczne. Dzisiaj mamy BZT-75, całą linię z omówieniem wszystkich poszczególnych czołgów, plus bitewki na serwerze testowym z BZT-75. Teraz tak, wypuścili nam premkę, dali nam kozacki czołg na 100 bitew na serwerze, 80 jest topowych, jeżeli chodzi o premkę z BZ-y. Natomiast tam było fajne działo, naprawdę fajne działo, którym można było postrzelać. Tutaj na super teście testowali super testerzy działo ze 180 z fajnymi uszkodzeniami, coś jak ala typ 5 heavy. Myślałem, że będzie na takiej zasadzie, że będzie można tym czołgiem pograć na wieżę. Czołg został tak skonstruowany, żeby miał dużo weak spotów, bo tu będziemy grali na trollu, a wypuścili nam tutaj na serwerze testowym działo z 705 tylko. I ten czołg na chwilę obecną wygląda tragicznie. Pokażę wam to w bitwach, tylko że bitwy są takie bezety na bezety, nie ma innych czołgów, ale zobaczycie, że tu w tej linii są ukryte prawdziwki, naprawdę fajne rodzynki, fajne czołgi, którymi można będzie pograć. Teraz tak, zaczniemy od początku. Typ 58, startujemy od niego, zbieramy sobie już expa. Mamy BZT-58, czołg przeciętny, czołg z działem, który bije po 320-240 penetracji, z dużym rozrzutem, ale cała linia niestety ma wysoki czas celowania i bardzo duży rozrzut. Tutaj bez stabilizatora, jak próbowałem grać na serwerze testowym, po prostu nie dało rady, trzeba było zająć stabilizator, żeby w ogóle zacząć coś trafiać na bliski kontakt. Zresztą zobaczycie powtórki, no to jest jakaś niesamowita tragedia, jeżeli chodzi o tą dziesiątkę. Jeśli chodzi o pancerz BZT-58, nie ma tutaj nic specjalnego. Od frontu wbijają nam się wszyscy powyżej penetracji 220, ogromna dolna płyta, gdzie wchodzi wszystko, wszystkie tiery nas będą przebijać. Jeden mały garnuszek, jeśli użyjemy naszej depresji, działa minus 10. Mimo wszystko dalej mamy 225 na wieży, będą nas szatkować. Statystycznie DPM 1900, życia 1250. 350 zasięgu widzenia, gdzie depresja działa, już mówię, minus 10 stopni, 3 doładowania po 10 sekund, co 5 sekund możemy ich użyć. Jeśli chodzi o prędkości pocisków, no to tutaj jest w miarę fajnie. Jeżeli chodzi o pocisk goldowy, mamy prędkość 990, jest to APCR, co jest jedyne w tej linii, bo cała reszta ma już hesze. PP-ki niestety są bardzo wolne, więc tym czołgiem nie postrzelamy z daleka. Penetracja też nie jest za ciekawa, 195 i 240. Taki średni czołg ze słabą celnością, z czasem celowania 2,60. Naprawdę nic specjalnego, trzeba będzie ten czołg przejść jak najszybciej. Dalej przechodzimy do BZ-y 166. Tutaj mamy już lepszy DPM 1900, penetracja na pocisku zwykłym 221, na goldzie 270, czyli tu już jest ciekawiej. 270 to jest dosyć sporo, jeżeli chodzi o czołgi drzewkowe. Jeśli chodzi o prędkości pocisków, 1000 na PP-ku, 850 na goldzie i teraz tak, rozrzut dalej 0,40, jeszcze większy czas celowania jak na siódmym tierze, podchodzi już pod 2,9. Jeśli chodzi o życie 1550, zasięg widzenia 350, dalej opuszczenie działa 10, 4 doładowania po 10 sekund i teraz niestety zobaczymy pancerz. Od frontu wygląda to lepiej, jak na jeżeli gramy na wieżę. 327 garnek, który drugi, jeden mały, drugi duży, który wciąga, trzeba będzie wyjrzeć z tej strony, żeby nim postrzelać. Oczywiście weak spot tu, bardzo dziwny kadłub, jak nam zejdzie, może wejść, może nie wejść. Jeśli zagramy na pełnym opuszczaniu działa, czyli na 10 stopniach, tutaj mamy takie dwa dosyć spore weak spoty. Dziwnie to jest skonstruowane, tu nam bardzo wszystko wchodzi i wystaje nam garnek, jest gdzie się wstrzelić, jak gramy na wieżę. To jest potężny weak spot, jak tylko troszeczkę więcej się wystawimy, no to będą nas szatkować. No ale tu niestety będzie nam wchodziło. Sama wieża 320 przy jarzmie będzie nam spokojnie, tutaj dziesiątki będą nas szatkować, czyli ta niestety ósemka nie jest za mocna, premka jest dużo, dużo lepsza. Nie ma tutaj nic specjalnego, działo bije po 420,
można coś postrzelać, ale no, inne czołgi będą nas karać. Jeżeli przejdziemy już do dziewiątki i ten czołg naprawdę polecam. Tutaj zaczyna się robić ciekawiej. Jeśli będziemy go mieli normalnie, no to trzeba 330 penetracji, żeby go przebić w wieżę. Czyli naprawdę fajnie to wygląda od frontu. Mały jeden garnek, jeżeli zasłonimy i tutaj, to możemy nawet pograć z nasypu. Większość ciągów ciężkich będzie miała problem, żeby nas przebić. Te deki oczywiście nas przebiją. Górna płyta, im niżej, tym gorzej. No i oczywiście potężny weak spot. Cała linia charakteryzuje się tym, że skrapa nie można tu zrobić. Na wszystkich czołgach są boczki, które wchodzą. Ale na tym czołgu mamy bardzo fajną wieżę. Jeśli wyjedziemy maksymalnie, to robią nam się tylko dwa małe weak spociki. Nie widać praktycznie garka i górna płyta, która dinga. Więc tym czołgiem będzie można bardzo fajnie pograć na wieżę. Jeśli chodzi o damage, 530 na strzał. Penetracja na goldzie 315. Ten czołg będzie sobie radził też na 10 tierze. Natomiast już zwykłe pociski mają tylko 248 przeciwpancerne, więc tutaj nie ma za dobrze. Prędkość pocisku na hicie 930 nie jest zła. Jeśli chodzi o HP, 2000 prawie. Opuszczanie już jest 8 i na 10 też jest 8. Nie szkoda, że znerfili trochę to opuszczanie, bo troszeczkę więcej jakby było, to tutaj był naprawdę kozak. 5 doładowań na 10 będzie 6. I teraz lecimy sobie do dziesiątki. I najpierw pokażę wam działo. DPM nie jest zły. HP-ki to jest top 5, więc dali dosyć sporo HP-jak na ten czołg. Penetracja niestety tylko 319 na hitach na goldzie. 950 mm na sekundę, więc taka sobie prędkość, jeżeli chodzi o dychy. Rozrzut, tak jak wszystkie te czołgi, niesamowity. Czas celowania wysoki. Bez stabilizatora tutaj, bez podkręcania celności, bardzo ciężko się gra. A na duże odległości, jak próbowaliśmy strzelać, to ciężko jest trafić w czołg, naprawdę. Ciężko się grało. Mówiłem, opuszczanie 8, zasięg widzenia 390. Jeśli chodzi o pancerz, no to zawiodłem się chyba najbardziej. Od frontu niestety ten czołg ma tak potężną dolną półkę, że ciężko. Jeżeli zakryjemy dolną półkę, to mamy dwa garki i coś nad wieżą dziwnego. Też można go potraktować jako garnek, no wchodzi tu niesamowicie. Jeśli spróbujemy zakryć lufą jeden garnek, mamy drugi, mamy środek. Jeżeli chcemy zagrać skrapa, nie możemy. I teraz tak, czołg z działem od 705, to i tak nie polecam 705 z tego względu, że właśnie ma to słabe działo, a pancerz ma kosmiczny. Tu natomiast mamy słabe działo, trzy potężne garki, nie można pograć na wieżę, tutaj koń, chieftain w ogóle, to sieczkę robią z tego czołgu, my nie możemy nic im zrobić, oni nas szatkują. Mamy za małą penetrację, ogromny rozrzut, żeby trafić jakiegoś weak spota, dobrze przymierzyć, nie możemy zrobić skrapa. I ten czołg na dychach no będzie poniżej przeciętnej, naprawdę, będzie bardzo słabą dziesiątką. A tak liczyłem, żeby tu jeszcze dali te działo 180 mm z tymi fajnymi pociskami, to można byłoby poszaleć, można było go użyć nawet na kampanii. A teraz niestety dali nam szrot, pokażę wam to, jak to wygląda w bitewkach. Trzeba jeszcze powiedzieć, że to jest serwer testowy, więc bitwy są bardzo dziwne, bardzo szybkie. Jeszcze jedna rzecz, o ile w pierwszy dzień BZ76 na serwerze było tyle, o ile jak ludzie trochę pograli tym czołgiem, stwierdzili, że nie ma sensu i 2-3 BZ na bitwę to jest maks, a to jest bardzo dziwne, jeżeli wychodzi nowa linia, każdy chce go sprawdzić, więc zapraszam do bitewek. Najpierw plusy, czyli dojazdy na pozycję. Ten czołg naprawdę, używając tych boosterów, jest najszybszym czołgiem na dojeździe ze wszystkich czołgów ciężkich. Jedyne co widziałem, to CS-ika, lighty, które dojeżdżały szybciej, więc to jest bardzo, bardzo fajny plus tego czołgu i chyba jedyny. Podjeżdżamy na pozycję na wieżę, rozpoczniemy testing odbijania, zobaczymy jak ten czołg odbija. Jest tutaj mniej więcej odległość 100-150 metrów. Jeśli byśmy grali close na przepychaczu, to niestety byśmy nie pograli. Ten czołg nie sprawdza się tutaj. Ładny strzał z TBK, stówę poniżej średniej. Nie pogralibyśmy na przepychaczu z tego względu, że te garki nasze są zbyt duże i zbyt bardzo szatkują. Próbowałem grać, trafiałem na konia po drugiej stronie, trafiałem na chiefa, bądź czołgi z mocniejszą wieżą, UDESA. Niestety my nie możemy nic im zrobić, oni nas szatkują.
na przepychaczu ten czołg się nie sprawdzi. Druga linia, tak jak tutaj, to jest chyba najlepsze rozwiązanie dla tego czołgu, dlatego to pokazuję. Nie bezpośrednio, choć widać, że przeciwnicy się wbijają, ale jest też dużo rykoszetów. Natomiast my mamy ogromny problem, żeby w ogóle trafić w czołg. Zwróćcie uwagę, jaki ogromny jest celownik. Tutaj trzeba wozić turbinę, bo myślałem, że podkręcić go maksymalnie pod celowanie. No tutaj akurat, proszę zobaczyć, pyk, strzał wchodzi w garnek, jeden z ładniejszych strzałów. Myślę, tutaj trzeba jeździć na turbinie z tego względu, że mamy to, prawda, tych 6 boosterków do taranowania, do zajmowania pozycji, jak najbardziej się przydają, ale wielokrotnie w bitwach, gdzie przeżywałem do końca, na sam koniec 35 na godzinę to jest tragedia. No niestety nie dogoniłem peletonu, nie możemy dogonić. Miałem taką bitwę, że przez 10 minut ganiałem się z Manticorą, ona mnie obstrzeliwała z daleka, z pasywa, ja nie mogłem nic zrobić, bo już nie było boosterków i cudem jakimś wygrałem, ale tego wam nie będę pokazywał. Jak się ganiam po mapie z innym czołgiem. Chcę wam pokazać tutaj, że to jest takie miejsce dla tego czołgu. O, tutaj będzie widać, jak nie feszło. Nas dziurawi ubot, no ale tu jesteśmy w krosie, więc niestety on nas będzie przebijał. Tutaj nic nam nie pomoże. Chcę wam pokazać, że tym czołgiem nie mogę znaleźć się na mapie. Czyli pierwsza linia odpada, druga linia, ten czołg już jest niecelny na drugą linię. Do kampienia, broń Boże. Wieża jest za słaba, side scrap nie istnieje ze względu na to, że wchodzi w policzki. Nie potrafię odnaleźć się na tym czołgu. Jak ja lubię czołgi, na których można polegać, nawet 705, wiedziałbym, że na side scrapie coś postrzelam, wykorzystam jej pancerz. Koniem pojadę na wieżę, z STB-kiem na wieżę. Tutaj dziwny strzał, nie leciało w ogóle w czołga, trafiło. Tak tym czołgiem nie wiadomo jak zagrać. Naprawdę problematyczna sprawa jest granie tym czołgiem. Są wyniki, bo robiłem wyniki po 4-5 tysięcy. Dobra pozycja na mapie, znając miejscówki, można było postrzelać. No ale nie będę pokazywał strzelania. Tutaj chcę pokazać pancerz, chcę pokazać celność, jak się strzela w ich spoty przeciwników. Tutaj wymierzyłem idealnie w środek wieży, myślałem, że zejdzie gdzieś, a poleciało w środek wieży i trafiłem w działo. Więc nie wiadomo co robić. Teraz, co ważne dzieje się w tej bitwie? No tutaj niestety nie zdążę nawet skupić tego STB-ka. Nie wjeżdżałem na RC, tylko na W. Druga strona padła. Robi się problem. Mamy aż 7000 HP straty. Zaraz prawdopodobnie będzie game over. No tutaj strzał poleciał w górną płytę. To tutaj nie miało prawa wejścia. Za duży kąt. Widzę, że TV-pek objeżdża. No to trzeba coś zrobić, bo zaraz będą plecy. No to turbinka. Pomagamy TV-pekowi. Cyk. I to jest naprawdę świetne w tym czołgu. Rotacje, dojazdy, taranowanie. Naprawdę fajna sprawa. No i teraz TV-pek zrobił E50M. Mam po lewej mausa. Nie będziemy się z nim strzelać, bo ubot nas będzie karał, więc podjeżdżamy w ubota. I proszę zobaczyć. Mierzymy w dolną płytę. Podjazd. Mierzymy, mierzymy, mierzymy. I zaryzykowałem, już strzeliłem. Naprawdę bardzo słabo to wygląda. Mamy 4300 bite. Co prawda w drugiej linii ten czołg już dinga. Karki już nie były takim problemem. Ale żeby zrobić damage, naprawdę jest trudno. 3000 w tej chwili. Jeszcze teraz mamy 5000 straty, ale mamy dwie lufy więcej. Zobaczymy, wychylimy się, może ktoś popełni błąd. Eber kręci z prawej. No i tutaj AMX ciśnie środkiem. Leon zawodowiec. Zobaczymy, jak sobie poradzi działo. Mierzymy w bok wieży. Wieży ładnie, ładnie. Zeszło nie wiadomo gdzie. Nie trafiliśmy w bok wieży z 220 metrów. Drugi strzał. 215 metrów, dolna płyta, poleciało na górną, ale jakimś cudem przebiliśmy. 3600, 4300 odbite. No i tutaj nie ma za bardzo. No to dopalacz, nikt nam, setka nic nam nie zrobi. Wyjeżdżamy na BZ-kę. BZ-ka 480 HP. Czekamy na turbinie, żeby złapać przestrzał, siedzi 3700, no prawie 3800 damage'u, 5000 odbite. Co ciekawe, IS-7 zrobił tutaj 6200. Fajnie zagrał na wieżę. BZ-ki IS-owi nie mogą nic zrobić, a IS-7 niszczy BZ-ę, bo ona ma takie spoty, że BZ-a nie ma szans, jeżeli IS-7 stoi na pozycji. Teraz
co bym chciał powiedzieć. Jeśli w tej formie zejdzie z tego serwera testowego, wejdzie do gry BZ-a, no to będzie czołg naprawdę bardzo trudny w graniu. Nie wiem, czy będzie słaby. Może to działo, może da radę zrobić jakieś wyniki, ale ja tego czołgu nie widzę. Liczę za to bardzo, że dziewiątka będzie kozacka. Ze względu na jej parametry bardzo mi się podoba. I mam nadzieję, że zostawicie mi lajka i dacie suba. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do następnego.